Proszę Państwa, dziś w Miejskim Domu Kultury w Częstochowie gość szczególny, ponieważ no jakby nie patrzeć, gościmy jazzmenów uznanych nie tylko w Polsce, ale i w Europie i na świecie. Proszę Państwa, pierwsze pytanie, jakie mi się nasunęło, bo chciałem zaprosić swojego ojca na ten koncert, to się zapytał, czy to jest zespół firmujący firmę telekomunikacyjną. No bo jednak ten Orange w nazwie, Orange Train, skąd ta nazwa? Czy rzeczywiście chodzi tutaj o telekomunikację i komórki, czy o zupełnie co innego? To nasza nazwa z firmą telekomunikacyjną nie ma nic wspólnego. Zespół powstał tak właściwie bardzo dawno, w 1994 roku, także wcześniej niż ta wymieniona firma. Nasza historia jest bardzo króciutka i zwięzła. Otóż w 1995 roku pojechaliśmy na Jazz Juniors i tam zostaliśmy laureatami. Też indywidualnie nas jakoś tak wyróżnili, uhonorowali państwo z jury. Po czym braliśmy jeszcze udział w kilku konkursach jazzowych, no i zawiesiliśmy swoją działalność, ponieważ inni muzycy nas przechwycili. I zespół tak naprawdę został reaktywowany kilka lat temu z takiej potrzeby właściwie współpracy z sobą i otóż cała historia tej nazwy i to, jak zespół funkcjonuje. Czyli rozumiem, że na tych przeglądach, konkursach nagle inni muzycy zobaczyli, że macie niezły feeling i bardzo chcieli z wami grać i dlatego ten zespół się jak gdyby zawiesił działalność, tak? Pokrótce mówiąc, tak. Mm-hmm. Tak, tak, tak. A zespół powstał z potrzeby serca, z wyrachowania, z przypadku. Jaki był początek tego, że jednak spotkaliście się na scenie i stwierdziliście, że chcecie grać razem? Właściwie połączyła nas ta sama cząstka muzyki, ten sam styl. To jest taki właściwie jazz współczesny, opierający się na tradycji, bo właściwie bez tego, nie ma współczesności bez tradycji. Oczywiście my wyznajemy takie zasady. No i uprawianie tego rodzaju muzyki potrzebuje dużo pracy. I my mieszkamy blisko siebie i mamy szansę robić dużo prób, pracować razem. Mhm. Czyli lokalizacja jest bardzo ważna, grając tego typu muzykę. Tak jest. Dobrze. Jak już powiedziałem, jesteśmy w Miejskim Domu Kultury. Tu przychodzi bardzo dużo młodych ludzi uczyć się grać na przeróżnych instrumentach, od klawiszy, akordeonu, również śpiewu i tak dalej, i tak dalej. Oni oglądają stronę Miejskiego Domu Kultury i chętnie chcą się dowiedzieć, albo przynajmniej jakbyście mieli powiedzieć, zainspirować młodych ludzi, którzy marzą, czy którzy chcą być muzykami zawodowymi, czynnymi, którzy poprzez swoją muzykę, poprzez to, co uprawiają, mogą zapłacić gaz, prąd, czynsz i nie muszą iść nigdzie indziej, tylko jak gdyby realizują swoje marzenia. Co jest takiego istotnego na początku tej drogi muzycznej? Bo rozumiem, że każdy z was przygotowanie jakieś takie warsztatowe, muzyczne ma, prawda? Ja myślę, że w ogóle w uprawianiu muzyki przede wszystkim najważniejsza jest miłość. Miłość do muzyki, miłość do instrumentu. Z pewnością nie plan takie, że o, to będzie coś, co pomoże mi właśnie zapłacić prąd, gaz. Ponieważ jeśli ktoś takie cele sobie na początku zakłada, no to zazwyczaj daleko nie idzie, bo jest to, tak jak Patryk mówił, ciężka praca i żeby tak ciężko pracować, no to trzeba po prostu to kochać. Jest to taka, można powiedzieć, trudna miłość i to musi być pasja. To musi być coś, w czym się zakochamy, co chcemy cały czas robić, mówię o takim bardzo młodym wieku, co od rana do wieczora w 100% nas zajmuje, gdzie nie liczy się nic innego, gdzie nie liczy się zarabianie pieniędzy. I wtedy, jeśli jest taka pasja, to te pieniądze same pojawiają się. Tak. Tak.
tu perkusista właśnie. Dominik mi wyjął też z ust te słowa, że musi być pasja, ta miłość, ale też i praca. Wiele lat każdy z nas składa w rozwój indywidualny, ale też w rozwój zespołowy. Jest to przede wszystkim zespół, czyli jeden organizm. To nie jest zbieranina przypadkowych muzyków, że sobie zrobimy, powiedzmy sobie, jakiś koncert, nie? I się spotkamy. Jam session na scenie. Tak? To jest, tu jest praca wieloletnia, owocem są nasze płyty. Teraz jesteśmy jakby też przed kolejnym etapem ważnym dla nas. Za miesiąc wchodzimy do studia, nagrywamy nowy materiał, zapraszamy wspaniałego muzyka z Anglii, Soweto Kinch, który uświetni, jakby zagości na naszej płycie. Jest to kolejny nasz taki fajny ruch, fajny krok w drodze do rozwoju. Nie? Bo nasz osobisty rozwój też jest jakby tutaj ważny w tym wszystkim. My lubimy ze sobą grać, ale też nasz rozwój jest to jeden z czynników, że chcemy to robić. Nie? Chcemy iść dalej do przodu muzycznie. Nie? Może jeszcze jakby pan parę słów dodał, bo ja przepraszam, że tak w młodzieży pokutuje taki jest dowcip, że jak młodzież zakłada zespół, no to na samym końcu jak ktoś nie umie grać, to bierzemy go na bas, bo ma cztery struny, gitara basowa i najłatwiej jest się nauczyć grać. No, oczywiście ja to mówię w formie żartu, absolutnie pan zaczynał od kontrabasu czy od gitary basowej? Ja zaczynałem od gitary basowej. To wyglądało tak, że wpadła mi w ręce płyta Jaco Pastoriusa i w ogóle mój świat się zmienił. I też chciałbym zaapelować do młodszych naszych kolegów, żeby nie dzielić na instrumenty, które są ważniejsze, a które mniej ważne. To, że bas stoi z tyłu i podkłada kolegą solistą, to jest właściwie nie tak. Bas jest tak samo ważnym instrumentem jak saksofon czy fortepian, grając linie melodyczne, co właściwie dzisiaj udowodnimy, ale też jest ważne, żeby się nie zamykać tylko na swój instrument. Tylko że jeśli grasz na kontrabasie, to analizuj solówki saksofonistów albo pianistów. To jest właściwie klucz do wszystkiego, do rozwoju i techniki, i nawet duchowości. W sumie mógłbym się pokusić też o to, bo to są. Bo jak się spisuje na przykład, czy analizuje, czy studiuje solo na przykład Johna Coltrane'a, to już jest właściwie duchowość, także to działa na różne strony. Bardzo dziękuję, że znaleźliście czas, żeby z nami porozmawiać. Gościem Miejskiego Domu Kultury był zespół Orange Train, to znaczy pomarańczowy pociąg. Nie, to chodzi o train od Coltrane'a, od Johna Coltrane'a. Rozumiem. Dziękuję bardzo panowie za rozmowę. Bardzo dziękuję.